Dzień dobry, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jak zwykle jest ze mną Krzysztof Turowski. Cześć Krzyśku. Cześć Mateuszu. Chcemy z Wami po raz kolejny porozmawiać trochę o książkach. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są książki na temat socjalizmu. Tych książek nasze wydawnictwo już wydało kilka i w zasadzie uznaliśmy, że wszystkich książek na temat socjalizmu nie zmieścimy w jednym odcinku, więc jedna trafiła do nieco innego cyklu. Natomiast porozmawiamy o trzech książkach. Jedna jest zupełnym klasykiem. Pochodzi sprzed ponad 100 lat, jej oryginalne wydanie, czyli jest to Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie Ludwiga von Misesa. A oprócz tego mamy dwie 21-wieczne już pozycje, więc coś zupełnie innego bieguna. Mianowicie polską książkę Kapitalizm, socjalizm i prawa własności Mateusza Machaja i hiszpańską książkę Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza Jesusa Huerty de Soto. To może zacznijmy od tej najstarszej. Co takiego się stało, że Mises napisał wykład czy artykuł na kilkanaście czy kilkadziesiąt stron i ludzie do dzisiaj się tym zajmują? No cóż, nie tylko w mojej odosobnionej opinii jest to bodaj największy wkład Ludwiga von Misesa w myśl ekonomiczną i jest to temat trudny, bo temat podejmujący porównanie instytucjonalne tylko na gruncie gospodarczym dwóch systemów gospodarowania, jakim są kapitalizm i socjalizm, a ściślej odniesienie się do dyskusji o tym, jak powinna wyglądać gospodarka socjalistyczna i sformułowanie nowatorskiego, przełomowego, wyjątkowego i w pewnym sensie fundamentalnego dla tożsamości współczesnej szkoły austriackiej argumentu kalkulacyjnego. Mises wygłosił ten wykład w roku 1919, więc to było tuż po I wojnie światowej, dwa lata po powstaniu Związku Radzieckiego, czy bolszewickiej Rosji właściwie, ale kontekst był tutaj taki, że trwała dyskusja nie tylko na gruncie takim praktycznym, że rewolucjoniści zdobywają państwo, tworzą państwo komunistyczne, ale również dyskusja teoretyczna, dyskusja polityczna. Czy takie państwo będzie efektywniejsze, czy mniej efektywne niż państwa kapitalistyczne. I Mises podchodzi do problemu w wyjątkowy sposób, bo jako pierwszy w tak pełnej formule on zakłada, że dyskusje polityczne nie mają dla tego kontekstu zupełnie znaczenia i on chciałby się skupić tylko na aspekcie gospodarczym. Tylko na tym, jakie różnice mają systemy własnościowe, ich sposób gospodarowania na alokację dóbr. No i na tej podstawie dokonuje analizy systemu socjalistycznego i porównuje z gospodarką rynkową, systemem własności prywatnej. No i tam niezbyt miłe rzeczy o tym socjalizmie pisze, mianowicie jak to się czasami referuje, że socjalizm jest niemożliwy, czy też że niemożliwa jest kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, a przez to nie można w sposób uporządkowany, dający pozytywne efekty dla dobrobytu, alokować czynników produkcji. Na mocy jakiego rodzaju rozumowań do takich śmiałych test tutaj kolega Austriak doszedł? Śmiałe, nieśmiałe, ważne, że prawdziwe. Natomiast rozumowanie jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Założenie jest takie, że patrzymy na obie gospodarki, nie zakładamy nic o tym, że będzie jakiś nowy socjalistyczny człowiek, zarówno w dobrym, jak i w złym tego słowa. Ale nie wykluczamy też tego, tak? Nie, nie wykluczamy. I natomiast zakładamy, że człowiek jest jaki jest, czyli nie ma pełnej wiedzy, świat jest dynamiczny, zmienny, a też i takim bardzo oczywistym założeniem jest to, że chcemy jednak mieć rozwiniętą gospodarkę, która składa się z wielu dóbr kapitałowych, jest wiele rzędów dóbr. To nie jest taka sytuacja, w której mówimy o gospodarowaniu Robinsona Crusoe na wyspie. Więc Mises mówi, że w takiej gospodarce jedynym sposobem, który może nam powiedzieć cokolwiek, jak należy racjonalnie alokować dobra, jest własność prywatna i system cenowy zbudowany na dobrowolnych wymianach tytułów własności. Dlaczego? No, argument Misesa jest prosty. Jeżeli mamy system własności prywatnej, kształtują się ceny rynkowe, które mogą odzwierciedlać preferencje konsumentów dotyczących różnych dóbr konsumpcyjnych. Teraz,
dzięki temu, że one są wyrażone w pieniądzu, i to jest drugi ważny warunek, czyli nie tylko musi być własność prywatna i wolna wymiana tytułów własności, ale również musi istnieć powszechny środek wymiany. Jeżeli mamy do czynienia z powszechnym środkiem wymiany, z pieniądzem, no to w tym momencie każdy projekt inwestycyjny możemy wyceniać. I teraz nie tylko kształtują się ceny dóbr konsumpcyjnych bezpośrednio wyznaczone przez preferencje konsumentów, ale również przedsiębiorcy mogą oceniać, czy dalsze procesy produkcji są opłacalne, czy nie. Mogą zestawiać procesy produkcji, które odbywają się w zupełnych różnych częściach gospodarki. Jeżeli pytamy się, czy lepiej budować huty, czy lepiej budować kopalnie, przedszkola, czy lepiej inwestować w produkcję, nie wiem, w sieć piekarni, wszystko to możemy sprowadzić do rachunku zysków i strat, zobaczyć, czy dane przedsięwzięcie jest opłacalne, zobaczyć, czy jakie są koszty, które z przedsięwzięć jest przynosi największy dochód i w którym dzięki temu będziemy zaspokajać najwyższej wyceniane potrzeby konsumentów i w ten sposób alokować środki. Natomiast Mises wskazuje, że gospodarka socjalistyczna, w jakiej formie by nie była, nie ma niczego, co mogłoby zastąpić to. Nie ma takiej sytuacji, że ludzie mają na przykład na czołach wypisane i nawet gdyby tak było, no to problem zebrania preferencji konsumentów jest jednym ważnym problemem, ale również potem trzeba wykonać, dostosować całą strukturę produkcji. I problem wyceny dóbr pośrednich, wyceny czynników produkcji bez możliwości wymiany jest bardzo trudny. Dlatego też Mises mówi, to już mówi w jednej z swoich późniejszych prac, że tym, co jest kluczowe dla rozróżnienia systemu socjalistycznego i kapitalistycznego, jest giełda. Bo na giełdzie odbywa się wycena właśnie czynników produkcji w sposób pośredni, no bo to też wyceniamy wartość kapitałową spółek, które te zasoby posiadają, ale też daje to informację, gdzie inwestorzy wielcy, ale i drobni, gdzie postrzegają, że co jest opłacalne, co jest nieopłacalne. I w ten sposób cały ten system cenowy stanowi możliwość do tego, żeby przedsiębiorcy realizowali to, co się ładnie nazywa funkcją przedsiębiorczą, tak? Czyli patrzyli, co jest opłacalne i dokonywali właśnie organizacji produkcji w odpowiadający temu sposób. A czy Mises w tym eseju jakby pisze tak zawiłym językiem, w jakim my ze sobą rozmawiamy, czy jest to bardziej przystępne dla zwykłego czytelnika? Nie, no Mises miał tę zaletę, że gdy nie pisał technicznej ekonomii takiej, że rzeczywiście kierował swój przekaz tylko do ekonomistów, to potrafił być bardzo zrozumiały, czego zresztą dowodem jest ta książka, która była reklamowana przez jednego z zawodników UFC niedawno, prawda? 6 wykładów o ekonomii, czy ekonomii i polityka. I polityka po polsku, tak. No właśnie, więc ekonomia i polityka była po prostu cyklem popularnych wykładów. Tutaj też to jest wykład, o ile dobrze pamiętam, był to wykład jednak kierowany raczej do ekonomistów, potem przedstawiony w formie artykułu naukowego, ale trzeba przyznać, że Mises starał się jak najbardziej prosto sformułować ten argument, więc żeby zrozumieć, co jest w tym eseju, no to nie trzeba mieć za sobą przeczytanych wielkich traktatów, nie trzeba być specjalistą od znajdowania przepisów w ludzkim działaniu czy w ekonomii wolnego rynku. Natomiast wystarczy podstawowe rozumowanie ekonomiczne, bo i też to trzeba przyznać, że na kilkudziesięciu stronach Mises po prostu przedstawia jeden konkretny argument, który jest centralny dla współczesnej szkoły ekonomicznej, no ale to jest w gruncie rzeczy jeden argument operujący na kilku prostych założeniach i przedstawiający w 5 logicznych krokach całe rozumowanie. Więc nie, moim zdaniem jest to pozycja, którą naprawdę człowiek, który zapoznany z podstawami ekonomii, już może spokojnie czytać, ale to nie znaczy, że ten argument nie ma wielu, wielu innych poważnych konsekwencji, które też bardziej zaawansowany ekonomista może wyciągnąć, wywnioskować, przyswoić. I oczywiście jakby historia pisania na temat socjalizmu przez ekonomistów nie skończyła się na tym eseju Misesa. Ona raczej się wtedy rozpoczęła i doszło do różnego rodzaju debat kalkulacyjnych czy debat o socjalizmie między przedstawicielami szkoły austriackiej, jak Mises, czy do pewnego stopnia też Hayek, a różnymi ekonomistami socjalistycznymi, z których możemy wyróżnić na przykład Polaka Oskara Langego. I
O tych sporach, o ich historii możemy przeczytać sporo w tych dwóch kolejnych książkach, o których dzisiaj mówimy, czyli o książce Mateusza Mahaya i książce Jesusa Huerty de Soto. Natomiast nie jest tak, że te książki są z historii myśli ekonomicznej, ani jedna, ani druga. One mają takie fragmenty, ale gdyby je tak scharakteryzować w całości, to byłoby to dla nich krzywdzące. No to może opowiedzmy najpierw chronologicznie chyba, o czym w zasadzie jest książka hiszpańskiego, obecnie najbardziej znanego ekonomisty, jeśli chodzi o szkołę austriacką, czyli Jesusa Huerty de Soto. Jesus Huerta de Soto w swojej książce właściwie najprościej można było powiedzieć, że dokonuje syntezy tego, co się stało no, przez ostatnie 100 lat. No 90, bo ta książka jednak już kilkanaście lat ma. I Jesus Huerta de Soto zbiera cały ten tok debaty i porządkuje, i też dokonuje, co jest bardzo ważne, bo ta książka oczywiście ma, tak jak powiedziałeś, dużo tła historycznego, czyli mówi o samym Misesie, mówi potem o argumentach właśnie z równowagi ogólnej, z równań matematycznych przeciwko. Mówi o Oskarze Langem i jego rozwiązaniu takim socjalizmu rynkowego czy pseudokonkurencyjnego. Natomiast to, co ważne, to też to, że Huerta de Soto dokonuje systematyzacji pojęć. I on, korzystając z całego dorobku szkoły austriackiej, z Misesa, Hayeka, Rothbarda, Kirznera, definiuje przedsiębiorczość i definiuje socjalizm w taki sposób, który poszerza analizę Misesa i pozwala wyjść poza analizę czystych systemów gospodarczych, czyli czystego socjalizmu i czystej własności prywatnej i gospodarki rynkowej, do analizy też również systemów mieszanych. Więc generalnie definiuje socjalizm jako ustrój, w którym utrudniana jest funkcja przedsiębiorcza. I definiując odpowiednio przedsiębiorczość, wskazując na te wszystkie cechy, o których mówią Austriacy, czyli na czujność, na arbitraż, na organizację produkcji, na właśnie wykorzystywanie kalkulacji jako narzędzia, kieruje właśnie taką bardzo całościową krytykę socjalizmu, również w tych bardziej umiarkowanych odmianach, czy tych bardziej praktycznych odmianach. Ale to nie jest tak, że ostrze krytyki nie jest skierowane przeciwko temu, do czego Mises też się odnosił, na przykład w ludzkim działaniu, czyli do argumentu matematycznego i do Oskara Langego. No ale Mises to robił w roku 49, a nie w latach 2000. Więc to jest ta różnica. To jest naprawdę, książka jest chudsza niż ta druga praca Jesusa Huerty de Soto, ale trzeba przyznać, że jest bardzo przemyślana jako synteza, jako książka taka wprowadzająca do tematu. Bardzo bym polecał, jeżeli już ktoś oczywiście przebrnie przez pierwszy esej, tak? Bo pierwszy esej, no to patrząc nawet na samą grubość, to taka lektura na jeden wieczór. A Huerta de Soto to już nie. To już jednak trzeba trochę się poświęcić, żeby przeczytać. Tak, jest to książka nieco trudniejsza w odbiorze, operująca trochę większym żargonem ekonomicznym, Ale ale co? to co Przepraszam, bo ja jakby. chciałbym dodać, że jest najlepsza część tej książki, czyli rysunki. No, o Nie tym wiem, czy chciałem one są. wspomnieć. A, to przepraszam, bo rysunki są, nie wiem, czy one są autorskie, może ty wiesz, czy to są autorskie rysunki Jesusa Huerty de Soto, ale są mistrzowskie. Tak, jakby w tej pierwsza część właśnie jest poświęcona przedsiębiorczości, dopiero później są rozważania o socjalizmie, jeśli pamięć mnie nie myli. I tam właśnie w ramach tworzenia tej teorii przedsiębiorczości swojej Huerta de Soto właśnie różnego rodzaju schematy dotyczące przepływu wiedzy w gospodarce rynkowej tworzy, więc jakby te diagramy, o których ty mówisz, też nieco bardziej rozbudowane tam się znajdują. I też tam w ciekawy sposób wykorzystuje różne dyskusje na temat różnego rodzaju wiedzy. Także mamy wiedzę jakoś taką bardziej jawną, ukrytą, naukową, lokalną. Do kilku ważnych myślicieli się tutaj odwołuje, czy to do Hayeka, czy Polanyiego, i pokazuje właśnie, w jaki sposób ta przedsiębiorczość potrafi wytwarzać i komunikować te różne rodzaje wiedzy, które nie są takie łatwe do pokazania eksplicite. Więc jakby no, tych wątków, w ramach których on tę naszą teorię przedsiębiorczości rozwija, jest sporo i wydaje mi się, że jest to książka, którą warto przeczytać, jeśli kogoś właśnie te zagadnienia
z jednej strony komparatystyki kapitalizmu i socjalizmu, z drugiej strony samej teorii przedsiębiorczości interesują, to powinien się zapoznać z tym, co tutaj Hiszpan napisał. Tak, zwłaszcza, że te rysunki nie tylko pełnią rolę humorystyczną, ale one naprawdę są przydatne, żeby zilustrować pewne elementy. Jakkolwiek patyczkowe ludziki by nie wyglądały śmiesznie na pierwszy rzut oka. No to przejdźmy do trzeciej książki. To jest polska oryginalna książka, nie żadne tłumaczenie. Książka, która powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obecnie już doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Mateusza Machaja. Kto wie, może jak będziemy publikować ten film, to już będzie profesorem zwyczajnym. No, na razie jeszcze nie, ale wszystko jest możliwe. Tak to wszystko błyskawicznie idzie. Więc co w tym swoim doktoracie takiego Mateusz zawarł? Znaczy, to trzeba przyznać, że najlepiej patrzy się na tę książkę jako no, na podkreślenie tego, o czym może jest trochę mniej u Jesusa Huerty de Soto w jego książce o socjalizmie, natomiast jest bardzo dużo u Jesusa Huerty de Soto w jego książce o cyklach koniunkturalnych, czyli kwestie własności. I tutaj obok kapitalizmu i socjalizmu, te prawa własności pojawiające się w tytule, to jest ten integralny czynnik, który, jakkolwiek on jest obecny u wcześniejszych autorów, tak w książce Mateusza jest najbardziej podkreślony. I Mateusz zaczyna w ogóle od kwestii, omawiania kwestii własnościowych, natomiast pokazuje, że sedno debaty kalkulacyjnej sprowadza się właśnie do różnic w systemach własności prywatna kontra własność kolektywna państwowa. Więc tutaj te wszelkie próby ratowania socjalizmu poprzez rozwiązania czy matematyczne, czy konkurencyjne, a w szczególności przez konkurencyjne, one nie odpowiadają na to wyzwanie, które jest postawione w różnicy pomiędzy własnością prywatną, a właśnie sposobami socjalistycznego gospodarowania. I wydaje mi się, że nacisk na te kwestie własnościowe, który jest, wydaje mi się, taką cechą definiującą współczesną szkołę austriacką, czy te nowsze prace, jest tutaj szczególnie ważne. Tak, w związku z czym, jak powiedzmy, u Huerty de Soto, według mnie tak ta teoria przedsiębiorczości jest jakoś bardzo silnie rozwinięta, tak u Mateusza mamy bardzo dobry opis funkcji różnego rodzaju instytucji, które jakby nie do końca może były dotychczas odpowiednio wyczerpująco scharakteryzowane z punktu widzenia szkoły austriackiej. No bo na przykład o wspomnianej przez ciebie giełdzie. No, zbyt wiele nie pisano, a u Mateusza mamy o giełdzie, mamy o firmie, mamy o rynku kontroli korporacyjnej, jako pewnych elementach, które są możliwe tylko właśnie przy reżimie prywatnej własności, które mogą pełnić różne ciekawe funkcje właśnie, jeśli taką prywatną własność mamy. I z drugiej strony mamy opis też taki dość wyczerpujący takich specyficznych zagadnień związanych z socjalizmem, jak biurokracja, imperializm, które może w książce Huerty de Soto i w tej książce Misesa nie są jakoś szczególnie podkreślane, więc dużo nowych wątków zdecydowanie w tej książce się pojawia. Istnieje wartość dodana z przeczytania także tej książki po tych dwóch poprzednich. Tak, znaczy ogólnie, jeżeli ktoś chciałby mieć z jednej strony bardzo dobre omówienie, jaki jest stan takiego współczesnego, najlepsza współczesna austriacka pozycja, to wydaje mi się, że wyróżniłbym tę książkę. Nie odbierając nic Jesusowi Huercie de Soto, ale jednak Mateusz, wydaje mi się, w swojej książce nie tylko dokonuje syntezy tego, co było, nie tylko włącza różne nowe elementy, właśnie różne stare elementy, które przewijały się w tradycji austriackiej, ale też pokazuje takie nowe ujęcie, które jest bardzo wartościowe i tak jak mówiłem, ono też jest obecne u Rothbarda, jest obecne u Huerty de Soto, u innego z autorów szkoły austriackiej, Jorga Guido Hulsemana, też jest bardzo mocny nacisk położony na własność i znaczenie instytucjonalne. No i tutaj Mateusz robi to w tym duchu i też pokazuje, z jednej strony pokazuje, jak mylące jest podejście neoklasyczne, które abstrahowałoby od własności. Tak? Jeżeli podchodzimy w sposób taki bezinstytucjonalny, to gubimy te wszystkie
kluczowe kwestie, które są związane z własnością prywatną i stajemy się podatni, tak jak Oskar Lange, który przecież był bardzo dobrze wykształconym ekonomistą neoklasycznym i cała jego argumentacja przeciw Misesowi opierała się na tym, że korzystał z narzędzi równowagi ogólnej. No to Mateusz, tak jak wcześniejsi autorzy, ale właśnie pokazując ten szczególny aspekt własności jako instytucji, pokazuje, że tutaj błąd jednak leży po stronie neoklasyków i Lange mylił się nawet nie w tej kolejności pierwszej, że był socjalistą z przekonania, ale że argumentując w sposób ekonomiczny posługiwał się narzędziami ekonomii neoklasycznej, które są zdecydowanie niewystarczające, no bo nie ujmują tych aspektów, które są kluczowe dla tej debaty. No niestety tak bywa czasami, że doktoraty są pisane zupełnie nie dla ludzi, co najwyżej dla recenzentów, którzy też może nie do końca zawsze te doktoraty dość sumiennie czytają. Jak jest w tym przypadku? Nie, znaczy książka jest bardzo, bardzo czytelna. Zresztą ta książka nie jest długa, co zresztą bardzo dobrze... Książka nie jest długa, co zresztą bardzo dobrze o Mateuszu świadczy. No bo doktoraty czasami potrafią być wielkimi książkami na 500 stron. Mateusz, mając świadomość problemu, ujął to na niecałych bodaj 250 stronach w bardzo czytelny sposób. Znaczy, po pierwsze, jak to zgodnie z najlepszą tradycją Deirdre McCloskey, spis treści jest dobrym przewodnikiem po pracy, o czym już dobrze świadczy. Po drugie, no, rzeczywiście książka jest napisana w bardzo dobrym układzie. Tak? Jest tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Naprawdę, ja miałem dużą przyjemność z czytania tej książki. Ta książka jest nawet trochę łatwiejsza, wydaje mi się, od książki Huerty de Soto. Chociaż tamta też nie jest specjalnie trudna. To są książki, które, jasno trzeba powiedzieć, są średnio zaawansowane. Tak? To nie są takie książki bardzo techniczne, ale jednak już wymagają pewnej wiedzy wstępnej. Ale styl ich napisania jest dobry, no po prostu autor ma dobre pióro. Trzeba to powiedzieć. Tak, tak, też bym powiedział, że to jest taka średnia półka, jeśli chodzi o trudność. Więc pamiętajcie, jeśli tematyka socjalizmu was interesuje, to polecamy przede wszystkim zacząć od eseju Ludwiga von Misesa, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, a później warto przyswoić sobie jeszcze dwie kolejne prace bardziej współczesne. Socjalizm, rachunek ekonomiczny, funkcja przedsiębiorcza. Josa Huerty de Soto oraz Kapitalizm, socjalizm i prawa własności Mateusza Machaja. Wszystkie te książki oczywiście są dostępne w naszym sklepie, więc jeśli wejdziecie na stronę sklep.mises.pl, to będziecie mogli je nabyć. I oczywiście, jak zawsze, w ciągu 7 dni od premiery tego filmu, w opisie tego odcinka znajdziecie kod rabatowy, który sprawi, że wasze zakupy w naszym sklepie będą o 10% tańsze. Nieważne, czy kupujecie akurat te książki, o których mówimy, czy jakiekolwiek inne, ten kod rabatowy działa generalnie na wszystko, więc pamiętajcie też, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie i śledzić nas w mediach społecznościowych, zapisać się na newsletter. Dzisiaj to z naszej strony tyle, ale wrócimy do was z kolejnymi ciekawymi książkami, bo innych zresztą Instytut nie wydaje. Dzięki, Krzyśku, za rozmowę. Dzięki. I do zobaczenia.